Cześć wszystkim! To jest efekt końcowy przeróbki, mojej własnej przeróbki kapelusza, który Wam pokazywałam wcześniej. No, według mnie wygląda po prostu fantastycznie. Ogólnie to, co z nim zrobiłam, to dodałam ten woal, umocowałam go na całym kapeluszu. Później doszyłam różyczki, te większe, w różnych kolorach. A na sam koniec dodałam tutaj te błękitne kwiatki i listki, żeby było trochę zielonego, żeby trochę się tutaj działo na tym kapeluszu. Naprawdę wygląda pięknie, idealnie leży i samej nawet nie wydawało mi się, że można w tak prosty sposób wyczarować naprawdę przepiękny kapelusz, taki w stylu Gibson Girl. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jestem zachwycona. Już nawet nie tym, że jakoś super wyszedł, tylko tym, że po prostu dałam radę zrobić to sama i że nie musiałam kupować kapelusza, których ceny naprawdę sięgają do kilkuset złotych. A w tak prosty sposób cały ten koszt zrobienia tego kapelusza to jest może, no nie wiem, 50 złotych? Nawet nie. Także mam nadzieję, że Wam też się podoba, się tak jak mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!